Czy wieczne powtarzanie, że będzie dobrze, nieważne co się wydarzy, będzie dobrze, a ty, właśnie ty, jesteś zwycięzcą, czy to ma w ogóle sens? I czy jest to możliwe, że negatywne myślenie może przynieść pozytywne skutki? Ola, ja jestem Patryk, to jest kanał Język w Rok, a to jest seria Językowy Trik. Jak co środę o 17:00, jedna prosta technika, metoda lub narzędzie, które możesz od razu zaimplementować do swojej nauki języka. Dziś opowiem Ci o tym, jak psychologia sportu oraz starożytna filozofia mogą przydać się Tobie w nauce języka. Jak większość moich widzów już zdążyła zapewne zauważyć, nie jestem takim typem osoby, która jest wielkim fanem takiego właśnie pozytywnego, na siłę pozytywnego myślenia. W zasadzie zawsze będzie dobrze, nauka języka pójdzie nam idealnie, bez żadnych problemów po drodze. Pesymistą bym siebie nie nazwał, raczej realistą, raczej podchodzę do problemów na zasadzie takiej, że wiem, że one się zdarzą i pytanie, jak je rozwiązać, a nie na zasadzie myślenia życzeniowego, żeby ich nie było. Wiem, że takie ultra pozytywne, na siłę i zawsze myślenie się sprzedaje, ale ja bym powiedział na zasadzie, pomyśl tylko, co ty pleciesz, to zwyczajne kłamstwo przecież, cytując klasyka. I jeszcze gdyby to podejście było neutralne, to nie miałbym żadnego problemu z tym. Problem w tym, że ono wyrządza realną szkodę, dlatego że jeśli ktoś podchodzi do nauki języka, na przykład angielskiego, po raz piąty w życiu i mówi sobie, że teraz, właśnie teraz odniesie ten sukces i teraz, właśnie teraz pójdzie dobrze i teraz, właśnie teraz nie będzie żadnego problemu, to jest to prosta droga do tego, żeby uczyć się przez kilka tygodni, póki jest motywacja i przy pierwszym problemie przestać się uczyć i wrócić do myśli, że ten angielski to chyba nie jest dla mnie. Techniką, o której wspomniałem na wstępie, jest trening wyobrażeniowy. Teraz pytanie, dlaczego bierzemy tutaj technikę z psychologii sportu? Otóż w sporcie również trzeba umieć przegrywać, aby nauczyć się wygrywać. I te porażki też są tam właśnie bardzo ważną częścią procesu. I właśnie o to chodzi, że jednym z wariantów tej techniki, jaką jest właśnie trening wyobrażeniowy, jest wyobrażanie sobie wszystkiego, co może pójść nie po naszej myśli w nauce języka, ale też wszystkiego, co my zrobimy po to, aby ostatecznie zakończyło się dobrze. Czyli nie jest to w zasadzie negatywne wizualizowanie sobie, nie jest to negatywne planowanie, nie jest to przyciąganie niczego złego, nie. Jest to realistyczne podchodzenie do tego, że świat jest taki, jaki jest, jakieś problemy zaistnieją i teraz pytanie, co ja zrobię, żeby je rozwiązać. Mało tego, już w starożytności ludzie wiedzieli, że nie są wszechmocni i że nie mogą kontrolować wszystkiego wokół nich i nie zawsze będzie idealnie, więc już w filozofii stoickiej istniało coś takiego jak premeditatio malorum. Jest to właśnie taka technika, żeby wyobrazić sobie, co może pójść najgorszego, ale jak ja sobie z tym poradzę, jak ja będę ok z tym, że nie jest ok i co krok po kroku zrobię, kiedy wszystko zacznie się sypać, co się stanie, kiedy będę na egzaminie i coś się pójdzie nie po mojej myśli, będzie pytanie, na które nie umiem odpowiedzieć, będzie temat rozprawki na maturze, na który nie umiem nic napisać, co zrobię, kiedy kolega obok zacznie, nie wiem, wiercić się tak niemiłosiernie, że aż nie będę mógł się skupić i wyrwie mnie ze wspaniałego flow, kiedy już właśnie pisałem moją pracę życia, którą jest właśnie ta rozprawka na tej maturze, tak? Czy też co konkretnie zrobię, jeśli stracę motywację do nauki języka? Co konkretnie zrobię, jeśli będę miał kryzys w nauce słownictwa? Co konkretnie zrobię, jeśli nie będzie mi szło z gramatyką? Takie myśli nie są wcale negatywne, bo one są paradoksalnie pozytywne. Na zasadzie, co zrobię po to, żeby ten kryzys przejść, żeby tę przeszkodę pokonać? Spełnienie w nauce języków nie przychodzi wtedy, kiedy wszystko idzie gładko, tylko przychodzi wtedy, kiedy mamy te przeszkody i my te przeszkody pokonujemy. I to właśnie pokonanie każdej tej kolejnej przeszkody pozwala nam się wspiąć na każdy kolejny szczebelek, na każdą kolejną górę. I to jest tak, że drapujemy się na górę, jesteśmy już na tej górze, bo właśnie pokonaliśmy tę przeszkodę, patrzymy w dół i myślimy, kurczę, czego ja się bałem? Tylko potem się odwracamy i tam jest kolejna góra. I zawsze tak jest, i zawsze tak jest, i zawsze tak będzie w nauce języków, bo to jest proces, który nigdy się nie kończy. Nauka języka to jest gra bez końca. Zawsze jest coś, czego jeszcze możemy się nauczyć. A teraz zastopuj na chwilę ten film i napisz za chwilę w komentarzu jedną rzecz, którą przewidujesz, że może być dla Ciebie problemem w toku Twojej nauki języka, czy to w ramach wyzwania Język w Rok, czy tak po prostu, jak uczysz się języka, napisz tę jedną rzecz w komentarzu i napisz, co konkretnie zrobisz, aby to rozwiązać. Teraz masz parę minut, parę może sekund, pół minutki, żeby napisać to w komentarzu i zaraz widzę Cię z powrotem. Brawo! Początek masz już świetny za sobą dzięki temu komentarzowi. Teraz przy okazji możesz jeszcze kliknąć łapkę w górę, zostawić subskrypcję i dzwoneczek pod tym filmem, a teraz mam też dla Ciebie ćwiczenie, które możesz sobie zrobić rozszerzone już po tym, jak ten film wyłączysz. Czyli właśnie
rozpisz sobie więcej takich scenariuszy, weź kartkę i rozpisz sobie właśnie, co się stanie, kiedy podczas twojego procesu nauki języka, załóżmy, że masz cel, żeby to było, nie wiem, B2 z językiem hiszpańskim, co po kolei może się wydarzyć. Jeśli planujesz egzamin, tudzież certyfikat, tudzież maturę, zastanów się, co tam może pójść nie tak, co może pójść nie tak na etapie przygotowań i zastanów się, co zrobisz, kiedy będziesz mieć taki problem. I teraz najlepsze, bo zastanów się, co zrobisz, kiedy pojawi się coś, czego nie wiesz, że nie wiesz. Czego nie wiesz, że nie wiesz, bo możesz sobie pomyśleć, okej, Patryk, ja sobie wypiszę jedno, drugie, trzecie, czwarte, a co jak się okaże, że przyjdzie to piąte? I to jest właśnie ten moment, że oprócz tego, robiąc to ćwiczenie, zastanów się też, co konkretnie zrobisz, kiedy pojawi się problem, którego nawet nie wiesz teraz, że tego nie wiesz. Bo to jest tak, są rzeczy, które wiemy, że wiemy, są rzeczy, które wiemy, że nie wiemy. To, co jest najbardziej ciekawe, to są rzeczy, których nie wiemy nawet, że nie wiemy, ale one się gdzieś kiedyś mogą pojawić, więc co wtedy zrobisz? Takie ćwiczenie Ci proponuję. Więcej o tym i więcej ćwiczeń i właśnie wszystko, co konkretnie dotyczące tej techniki treningu wyobrażeniowego tego konkretnego sportowca. Całą historię, wszystkie szczegóły opowiedziałem w najnowszym odcinku podcastu Językowa Siłka, który miał swoją premierę w poprzedni poniedziałek, czyli ten poniedziałek, o godzinie 19:00, bo co poniedziałek o 19:00 jest nowy podcast Językowa Siłka. Możesz go słuchać zarówno na Spotify, jak i wszystkich platformach podcastowych. Możesz też zajrzeć na inny, mój drugi kanał na YouTubie, który nazywa się Podcast Językowa Siłka. Tam te wszystkie odcinki również się znajdują. Podcastu Językowa Siłka możesz słuchać na zwykłej, nie tej niejęzykowej siłce, albo w samochodzie, lub autobusie, w drodze na siłkę, lub w drodze dokądkolwiek. Możesz go słuchać zmywając, gotując i myjąc podłogę i to jednocześnie, chodząc na linię nad przepaścią, latając balonem nad Nowym Jorkiem, a nawet siedząc na kanapie i jedząc pizzę. W tym czasie możesz razem ze mną odkrywać radość z nauki języków i dowiedzieć się, że żaden język nie jest obcy. Słyszymy się co poniedziałek o 19:00. Już teraz zapraszam Cię na przyszły poniedziałek na 19:00. Niezależnie od tego, czy planujesz akurat wtedy lot balonem, czy spacer, czy cokolwiek innego, a tu na kanale Język Wyrok widzimy się w przyszłą środę o 17:00. Ja jestem Patryk, a to był Językowy Trik, czyli seria krótkich, prostych filmów z jedną techniką, metodą lub narzędziem, które możesz od razu wdrożyć do swojej nauki języka. Wdrożyć ją jako praktyczną wskazówkę już teraz, już od razu, już chwilę po tym, jak zakończysz oglądać ten odcinek, więc kiedy skończysz oglądać ten odcinek, nie włączaj nowego filmu, nawet mojego, po prostu zrób to ćwiczenie, o którym mówiłem i zaimplementuj to teraz, bo ja za tydzień wrócę z kolejnym językowym trikiem w środę o 17:00 i przy okazji sprawdzę, czy udało Ci się wykonać to zadanie. Więc do zobaczenia i niech językowa moc będzie z Tobą. Do zobaczenia!